Cześć, tutaj Peter, witam wszystkich bardzo serdecznie w długo wyczekiwanej serii. Wiele osób się o to pytało od kilku tygodni, kiedy będzie kariera widzów, kiedy się to pojawi, kiedy zaczniemy. Otóż teraz czas najwyższy to właśnie zacząć. Skompletowałem kadrę. Było mnóstwo zgłoszeń na mailu, za co naprawdę dziękuję za każde zgłoszenie. Oczywiście nie każdy mógł się dostać do tej drużyny. Wyselekcjonowałem tak naprawdę w większości na chybił trafił kilkanaście nazwisk i za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Oczywiście stworzyłem sobie taki plik Peter Army, bo tak będzie nazywał się nasz klub. Jeżeli to ja tworzę, jeżeli to jest moja armia, to dlaczego nie nazywać to Armią Petero? Więc tak to będzie się nazywało: Petero Army. No i miasto. Miasto za chwilę poznacie, w którym formalnie nasza drużyna będzie grała. Jednakże na początku trzeba tutaj sobie stworzyć taką prostą bazę danych. No nie potrzebujemy tutaj ligi hiszpańskiej i niemieckiej, bardziej takie na poziomie polskiej. Może Rumunia, Ukraina, Białoruś, Czechy i Chorwacja. I to mi styknie. I tak powinno być, tylko powybieramy sobie najwyższe klasy rozgrywkowe w tych krajach. A u nas oczywiście Polska Trzecia Liga. I wyżej tak, cztery poziomy rozgrywkowe. No i tak, mamy sobie oczywiście naszą bazę danych. Oczywiście nie gramy na Białorusi, a w Polsce Trzecia Liga, grupa pierwsza, Peteran Białystok. Tak jest. Białystok. Dlaczego akurat Białystok? Nie wiadomo, no mieszkam w Białymstoku. Ta podlaska piłka jest bardzo uboga. Nie ma zbyt wielu klubów na wysokim poziomie w tym terenie na północno-wschodniej Polsce. Także stwierdziłem, że to może być dobry moment, żeby stworzyć właśnie drużynę z Białegostoku. Plus, jak już dojdziemy do ekstraklasy, to będą derby z Jagiellonią. Ale żeby nie było tak oczywiste to, bo trzeba sprawdzić jedną rzecz, że my jesteśmy oczywiście tutaj lokalnym rywalem Olimpii Zambrów Jagiellonii, ale urzędujemy w Dąbrowie Białostockiej z prostego powodu. Jesteśmy małym, biednym klubem, który ma raptem stadion na 2000 osób, w tym tylko 900 siedzących. Nasz stadion to PLK Pizza Arena, pozdro 600. Ale no, nie stać nas na wyjęcie apartamentu, więc nasza siedziba ma miejsce w Dąbrowie Białostockiej, ale formalnie jesteśmy z Białegostoku. Taki to paradoks tej drużyny. Ale niemniej jednak gramy w lidze numer 3, czwarty poziom rozgrywek. No, to będzie na pewno duże zadanie, żeby awansować do Ekstraklasy i tam powalczyć o coś więcej. No i mamy nasze menu, bardzo wszystko fajnie, świetnie, kolorowo. Nie chcę się z nikim spotykać. Po co? Na co? Po co? Nie wiem po co. Ale okej, po kolei. Tak się prezentuje nasza liga. A jak się prezentuje nasz zespół? Bo to jest bardzo ważne. Jeszcze kontynuujmy tutaj naszą opowieść naszymi rywalami z Jagiellonia, Olimpia Zambrów. Oczywiście klub założony w roku 2017. Obiekty bez szału. Kluby partnerskie Hajduk Split oraz Sigma Omuń. Tak sobie dodałem dwie opcje. Nie będziemy za bardzo korzystali z tych opcji. Dodałem sobie tak zabezpieczająco, jakbyśmy byli w potrzebie do wypożyczenia jakichś zawodników, ale na razie takiej potrzeby nie ma. Poza tym fajnie mieć takiego współpracownika jak Sigma czy tam Hajduk. No i teraz czas na naszą kadrę. Czas na kadrę zawodników, których wybrałem do naszej drużyny. Są to zawodnicy stworzeni przeze mnie. Jestem ja, jest Damian. Jest też kilku zawodników, którzy naprawdę występują w prawdziwym świecie. Jednym z nich jest Dorian Cieszkowski, który tutaj trafił do mnie z Progresu Kraków. Jest też Bartosz Wiktoruk, środkowy pomocnik, który grał ostatnio w drużynach młodzieżowych Villarrealu. Także tych dwóch zawodników wziąłem, stwierdziłem, że w sumie czemu by nie. Ogólnie mamy 21 zawodników. No i pozostali zawodnicy są ci wybrani przeze mnie, więc mamy po kolei. Najpierw jest Mateusz Kozyra, bramkarz. Mamy dalej Wojciecha Domańskiego, też bramkarza, jednego z lepszych tutaj bramkarzy, chyba najlepszego. Adam Iwanowski, środkowy obrońca, pozdro. Wiadomo, pozdro dla Komatych. Piotr Wdowiak, też środkowy obrońca, ale z możliwością gry na prawej obronie. Potem jestem ja, ubezpieczam całe tyły. Plus ewentualnie defensywna pomoc, plus w ostateczności, jakby wszyscy napastnicy byli kontuzjowani, to na dziewiątkę też bardzo chętnie wejdę. Tomasz Pufal, czyli dwa boki obrony.
Piotr Grześkowiak, środek obrony oraz środek pomocy defensywnej. Dalej mamy Adama Ceglarza, podobne role, tylko głównie pomocnik defensywny. Dalej Mark Mroziński, prawy obrońca, ale też w ewentualności prawo skrzydłowy. Tomek Dawidowski to jest ta sama funkcja, czyli tylko że na lewej stronie boiska. Potem jest Patryk Smyk, defensywny pomocnik z możliwościami ewentualnie gry na środku obrony. Potem jest Bartosz Wiktoruk, o którym już mówiłem. Potem jest Damian, dziesiątka, ale też na ósemce nie zaszkodzi mu zagrać, jeżeli będzie taka potrzeba. Matthew Black, jedyny Anglik w naszym zespole. Odwrotnie co do Damiana, głównie ósemka, ale na dziesiątce też sobie poradzi. Przemysław Romańczyk, tutaj skrzydła, lewe oraz prawe. Dawid Tokarczyk, lewo skrzydłowy, ale też zawodnik mogący bez problemu zagrać na dziesiątce. Wojciech Obrycki, dziesiątka oraz szpica. Szymon Bartmot, tu z kolei mamy lewe skrzydło oraz w ewentualności pozycja środkowego napastnika i dwójka takich nominalnych snajperów. Pierwszym z nich jest Mateusz Szyżewski, a drugim niespotykane nazwisko Alessandro Marciniak. Taki typowy snajper, chyba najlepszy w naszej całej drużynie. Na to przynajmniej się zapowiada, tak to przynajmniej wygląda. I teraz trzeba sobie powiedzieć jasno, jak ten sezon ma wyglądać. Cel jest prosty. Wygrać Ligę Trzecią i zapewnić sobie awans do wyższej klasy rozgrywkowej, bo tylko jedna drużyna może awansować. To jest właśnie trudność tego wyzwania. I zobaczcie, 130 miejsce w klasyfikacji rankingu lig. No, kazachska pierwsza i azerska pierwsza liga. Zdaje się, że w Azerbejdżanie gra Karabacha, w Kazachstanie Astana i te drużyny grają w Lidze Mistrzów, ale możemy je wyprzedzić w rankingu ligowym. No, to by było ciekawe. Poznajmy jeszcze nasz sztab szkoleniowy, bo to też jest bardzo fajna sprawa. Zatrudniłem sobie bardzo fajnych trenerów oraz skautów. Jeżeli chodzi o naszych trenerów, to jestem ja, naszym asystentem jest Tomasz Wałdoch, reprezentant Polski, naszym trenerem Ebbe Sand, były kolega Wałdocha z Schalke. Dalej jest Martin Magister, który w sumie nie ma żadnego tytułu magistra, ale się nazywa magister, więc w sumie go zatrudniłem. No i naszym ostatnim trenerem jest Radosław Majdan. Potrzebowałem trenera bramkarza doświadczonego. No i proszę bardzo, taki się znalazł. A naszymi skautami są Michał Żewłakow oraz Marcin Żewłakow. Braterskie połączenie, liczę na ich moc. A naszym fizjoterapeutą Norton Antivirus. I wszystko jasne. Oczywiście, trzeba będzie naszych zawodników tu ustawić. Ale za chwilę do tego wrócimy. Teraz zrobimy takie coś, takie przeniesienie się w czasie. Ja tu ustawię taktykę, przygotuję zawodników, przygotuję zespół i widzimy się na meczu inaugurującym trzecią ligę dla naszej drużyny. I jesteśmy już pod koniec lipca i rozpoczynamy ten okres przygotowań od jakże bardzo fajnej wiadomości. Jestem dumny z tego, że udało nam się sprzedać 5 karnetów na ten sezon, także 5 osób ma zapewniony wstęp na każdy mecz domowy w tym pierwszym historycznym sezonie. Też trzeba poznać, kto będzie naszym rywalem w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Mnóstwo rywali, lepsze, gorsze drużyny. No oczywiście ja liczę, że wylosujemy jakiś zespół równy, który będzie można pokonać, więc losujemy wszystkie. I uwaga, Piast Żmigród, czyli trzecia liga, grupa trzecia, Piast Żmigród będzie naszym rywalem, czyli do przejścia jak najbardziej. No i to jest bardzo dobre losowanie, aby ich przejść i w następnej rundzie ominąć ekstraklasowy klub i będzie wszystko bardzo dobrze i będzie dobrze. Te rundy trzeba systematycznie przechodzić. Ostatni sparring Wisła Szczucin 3-1 pokonujemy i teraz mogę wam pokazać, jak prezentują się nasze ustawienia taktyczne na ten sezon. Wymyśliłem takie dwa. Pierwszy z nich to wariant półdefensywny. Wariant z diamentem dwóch napastników, których mamy całkiem przyzwoitych. Dobra linia defensywy akurat, to jest moim zdaniem dobre. Powinniśmy sobie poradzić pod tym względem w trzeciej lidze, ale zobaczymy jak to będzie. Oraz drugi wariant ultradefensywny, pięciu obrońców, trzech stoperów, a reszta wygląda podobnie, właśnie tylko ten jeden napastnik przesunięty na pozycję środkowego obrońcy. Także takie dwa warianty
na początek tego sezonu. Jeżeli one nie wypalą, no to będziemy kombinowali dalej, ale teraz jest tak, teraz jest w ten sposób, taka jest nasza myśl szkoleniowa. Zobaczymy sobie, jak poradzimy w pierwszym meczu z Huraganem Wołomin. Zdaniem bukmacherów jesteśmy zdecydowanym faworytem tego starcia. Widzimy to zresztą po szansach bukmacherskich. Tak to się prezentuje kurs, no, stosunkowo niski, czyli tak jak powiedziałem, duża szansa na zwycięstwo, jakaś kontuzja Grześkowiaka. Miejmy nadzieję, że niegroźna. No i co? I przechodzimy. Wielki debiut drużyny widzów. I drużyny widzów, która, no miejmy nadzieję, będzie bardzo mocno walczyła. Pewnie się zastanawiacie, jak to będzie z transferami w tej serii. Planuję, żeby ten trzon był cały czas dostępny, żeby on prowadził nas przez całą karierę. Zobaczymy, czy to się uda wykonać. Jedyne transfery, jakie przewiduję, to tylko Regeny. Chciałbym, żeby tylko Regeny były wzmocnieniami naszej drużyny, żeby to byli piłkarze nieznani, żeby to byli piłkarze nowi. Wiadomo, o co chodzi, żeby tutaj było coś takiego wyjątkowego w tej serii. No i ustawiliśmy sobie naszą drużynę. Tak mniej więcej będzie wyglądało nasze ustawienie na pierwszy mecz ligowy. Chociaż jeszcze do Domańskiego damy. O. I teraz już wszystko jasne. Diamencikiem wychodzimy na pierwszy mecz. Huragan Wołomin. No, miejmy nadzieję, że w naszym środku pola będzie wielki huragan, który tą drużynę wyśle z powrotem do Wołomina. To by było bardzo dobre. W pierwszym meczu od razu rozpocząć od 3 punktów. Jest pierwsza sytuacja dla naszej drużyny. Dośrodkowanie. Strzał! Iwanowski jednak strzałem w głową trafia w słupek. Pierwsza sytuacja zaprzepaszczona, ale będzie kolejna. Widać, kto wykonuje rzut z autu. Ja, ale no... Nasz kolega nie pomaga nam. Tracimy piłkę. Długa laga. No, na to trzeba będzie uważać, bo to jest prawdopodobnie największa broń drużyn trzecioligowych. Długa laga. No, nie oczekujmy tutaj jakiegoś popisu kreacji na zasadzie, no, podań w stylu Andrei Pirlo. No, tutaj bardziej będzie dzida do przodu i jazda z przeciwnikiem. Po 38 minutach na razie bezbramkowy remis. No i niespodziewanie, ale teraz to huragan Wołomin stara się kreować akcję, chociaż ten piłkarz spowolnił bardzo mocno ten atak swojej drużyny. No i teraz już przechwytujemy piłkę. Marciniak, wycofanie, spokojnie. Iwanowski, Tokarczyk. No i długa laga, ale Iwanowski spokojnie głową zbija tę piłkę. Tokarczyk, Wiktoruk, co wykombinuje nasza drużyna? Podanie i rzut karny, tak jest. I kto podejdzie do piłki? No nikt inny nie może podejść do piłki niż sam kapitan tego zespołu. Czerwona kartka, w dziesiątkę gra Huraga na Pitero, trafia z rzutu karnego i mamy 1-0. Pierwszy gol to oczywiście gol mój. No jakby to mogło być inaczej? Kolejna akcja naszej drużyny. Obrycki do Damiana, Damian do Smyka, Wiktoruk stara się tutaj znaleźć zawodnika w polu karnym. Teraz Pitero, Obrycki jest 2-0. Wojciech Obrycki strzela naszą pierwszą bramkę z gry. A asystę notuję ja. No, wszystko kręci się wokół Pitero w tej drużynie. Niespodziewanie. No, w sumie nie można być zdziwionym, skoro drużyna się nazywa Pitero Arm Białystok. Jednakże wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Kapitan schodzi, on swoje zrobił. Czas zrobić zmianę i damy jeszcze szansę być może Ceglarzowi. Adam Ceglarz zacegłuje, postawi mur w środku pola, którego już huragan Wołomin nie będzie w stanie przebić. Damian, długa laga, polska myśl szkoleniowa, Obrycki sam na sam z bramkarzem, jednakże się pomylił i to grubo. Widać, że polska myśl szkoleniowa, trzecia liga, styl życia. Kolejna długa laga, no do tego trzeba się będzie przyzwyczaić, to nie jest to samo co Olympique Lyon. Marciniak do dośrodkowania, ale prosto w ręce Gancerczyka. Ale znowu kolejna nasza akcja. Mroziński nad linią obrony, nie udaje się to podanie. Petasz, Ochman, długie podanie, ale do nikogo, to jest Wdowiak, dobrze ustawiony nasz środkowy obrońca. On popisuje się długim podaniem do Tokaja, Tokaj do Iwanowskiego, Iwanowski do Marciniaka i ta długa laga przynosi efekt. Ale Gancarczyk popisuje się fenomenalną paradą. Petasz, dośrodkowanie, lewa noga. No były zawodnik, zawiszy Bydgoszcz.
Asystuje przy bramce Mikołaja Tokaja. No panowie, gramy w przewadze. Nie wolno, nie wolno tak dopuszczać rywala pod bramkę. Ceglarz do Mrozińskiego, dobre podanie. Mroziński, Marciniak. I Marciniak ma swojego gola. Mamy 3 do 1. Znowu asysta prawego obrońcy. Ale znakomita piłka Ceglarza, ja tu mówiłem. Przepraszam. No tak, Ceglarz, to on podawał. Ja tu mówiłem, że nie będzie takiej finezji jak Andrea Pirla, to proszę bardzo. Za linię defensywy, fenomenalne podanie. Na centymetry. Ostatnia akcja tego spotkania to Karczyk, wykonuje rzut wolny. Piłka wybita, Hochman. Ale to już ostatnie sekundy tego spotkania. Za chwilę sędzia spojrzy na zegarek, odgwiżdże koniec tego meczu. Tak jest. Inauguracja udana. Pierwsze 3 punkty zostają no w Białymstoku teoretycznie, ale mamy siedzibę w Dąbrowie Białostockiej. No ale niestety nie z Białymstoku, także 3 punkty zostają w Białymstoku. No i to było pierwsze rozdanie. Widzew rozpoczyna bardzo mocno, no to będzie nasz najwyraźniej najmocniejszy rywal. Tak samo Lechia Tomaszów też będzie mocna, ale to Widzew będzie naszym najmocniejszym rywalem. Oto jedno, jedyne miejsce gwarantujące awans bezpośrednio na szczebel centralny do drugiej ligi, do trzeciego poziomu rozgrywkowego w Polsce. To był pierwszy odcinek naszej przygody. Liczę, że będzie ona owocna w sukcesy. Na następne mecze zapraszam na kolejny odcinek. Teraz to było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie. No i peace out.